Historia hrabiny de Kernignan przypomina opowieść o Kopciuszku. Ubogiej dziewczynie udaje się zdobyć serce bogatego arystokraty, który już na zawsze odmienia jej życie. I chociaż na pierwszy rzut oka o takiej historii marzy wiele kobiet, to niestety, jak zobaczycie, nie każda bajka kończy się szczęśliwie. Zanim przedstawię Wam dzisiejszą historię, to muszę Wam tutaj powiedzieć, że dziś po raz kolejny będziemy poruszali się po terenach międzywojennej Francji. A to znaczy, że będzie tutaj wiele francuskich zwrotów i francuskich nazwisk. I chociaż język francuski niezaprzeczalnie jest naprawdę piękny, to ja sama nigdy się go nie uczyłam i powiem szczerze, że te wszystkie akcenty francuskie na pewno nie są moją dobrą stroną, chociaż oczywiście postaram się używać go poprawnie. Ale i tak jestem przekonana, że gdzieś tam mój akcent może dla Was brzmieć czasami śmiesznie, zwłaszcza dla osób, które posługują się tym językiem na co dzień. Dlatego też proszę Was, żebyście byli dla mnie wyrozumiali, ponieważ dzisiejsza historia moim zdaniem jest naprawdę warta opowiedzenia. A nie wiem, czy w ogóle którykolwiek z naszych podcasterów zdecydowałby się Wam ją przedstawić, ze względu na to, że nie jest ona jakoś wyjątkowo mocno znana. I jak szukałam informacji na jej temat, to nawet na stronach francuskojęzycznych informacje dotyczące dzisiejszej historii są wręcz takie szczątkowe. Ale nie przedłużając, zapraszam Was w podróż do międzywojennej Francji, a nawet trochę wcześniej, bowiem nasza dzisiejsza historia zaczęła się jeszcze w wieku XIX, pod koniec wieku XIX dokładniej mówiąc. Rodzina Kernignan należała do francuskiej arystokracji. Roger de Rue, hrabia Kernignan, był ostatnim potomkiem swojego rodu w linii męskiej, a tym samym był ostatnim spadkobiercą. Był również właścicielem średniowiecznego zamku z ciosanych kamieni, a przynajmniej tak donosiła polska międzywojenna prasa. Architektury co prawda nie kończyłam, ale posiadłość bardziej przypomina mi pałacyk lub mały dworek. Zresztą byłą własność hrabiego Kernignan możecie ocenić sobie sami, bowiem zamieszczam Wam właśnie tutaj zdjęcia oraz rysunki przedstawiające budynek. Datuje się, że zamek został wybudowany pod koniec XVIII lub też na początku XIX wieku i był chlubą rodziny. I ciężko się tutaj dziwić, bowiem trzeba przyznać, że posiadłość robiła wrażenie. Zamek ogrodzony był murem i posiadał piękny wewnętrzny dziedziniec. Oprócz głównego budynku mieszkalnego na dziedzińcu stała też również m.in. kaplica. Zamek hrabiego stał w północnej Bretanii, nieopodal miasta Lannion, w małym miasteczku Plouleh. Chociaż hrabia był jego prawowitym właścicielem, to pod koniec XIX wieku rezydencja nie była przez niego zamieszkana. Młody hrabia, podobno zresztą bardzo przystojny, postawny blondyn, służył jako oficer spachisów w Algierii. Gdyby ktoś nie wiedział, kim byli spachisi, to tak na szybko powiem, że był to taki turecki odpowiednik europejskiego rycerstwa, a przynajmniej tak mi podpowiedziało Google, ale nie będę tutaj za bardzo rozwodziłać na ten temat, bo przyznam szczerze, że nie mam ku temu odpowiedniego wykształcenia historycznego. Nie jest to zresztą chyba aż tak bardzo istotne. Hrabia Kernignan stacjonował w stolicy kraju, czyli w Algierze. Jako znudzony młody oficer, często był bywalcem nadmorskich kabaretów. Podczas jednego z takich upalnych wieczorów, hrabia Kernignan, jak to zwykle miał w zwyczaju, rozsiadł się wygodnie przy stoliku, popijając jakiś zimny napój, może i nawet wysokoprocentowy. Roger de Rue miał bardzo lubić kobiece wdzięki, ale jak mu się wówczas wydawało, był na nie odporny i nigdy nie dopuścił do sytuacji, w której straciłby głowę dla jakiejś niewiasty. Hrabia widocznie zapomniał, że strzała Amora najczęściej trafia nas właśnie wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. I tak też stało się z młodym oficerem, kiedy na kabaretowej scenie pojawiła się Lulu. Lulu była tak zwaną szansonistką, czyli po prostu mówiąc po naszemu, piosenkarką kabaretową.
Pięknie się poruszała, miała w sobie niebywałą grację oraz wdzięk, śpiewała piękne francuskie piosenki i zdawała się nie być w ogóle hrabią zainteresowana. A jak pewnie się domyślacie, to jeszcze bardziej zafascynowało młodego mężczyznę, który w tamtym momencie zdecydował, że Lulu będzie kobietą jego życia. Oczywiście Lulu to był jedynie pseudonim artystyczny, którego używała Louise Theola, a w zasadzie to Louise Fleury, bowiem, jak się wkrótce okazało, kobieta kilka lat wcześniej, jako jeszcze bardzo młoda dziewczyna, wyszła za mąż za pewnego fabrykanta beczek z prowincji, czy też czeladnika tkackiego, pana Fleury. Owocem tego związku był kilkuletni synek, Emil. Małżeństwo jednak od samego początku nie należało do udanych, a sama Louise, podobno dziewczę cudownej urody, nie była szczęśliwa w tym związku. Plotki głosiły, że Louise zdecydowała się bardzo młodo wyjść za mąż i mówię tutaj młodo, ponieważ miała wtedy zaledwie 17 lat, ponieważ sama wywodziła się z dość biednej rodziny i próbowała uciec od swojego dotychczasowego życia. No cóż, próbowała to jest bardzo dobre słowo, bowiem pan Fleury nie był dobrym kandydatem na męża. Podobno mąż Louise miał być portowym pijakiem, który nie tylko przesadzał z alkoholem, ale i wszczynał awantury w portowych barach oraz oczywiście, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, również w domu. Pan Fleury nie poawanturował się jednak zbyt długo, bowiem kilka lat po zawarciu związku małżeńskiego z Louise mężczyzna umiera. Przyczyny jego śmierci nie są znane, ale patrząc na tryb jego życia, to nie trzeba być orłem intelektu, by domyślić się, że okazem zdrowia to pan Fleury raczej nie był. Młoda Louise musiała zakasać rękawy i prędko wymyślić sposób na to, jak utrzymać siebie i swojego malutkiego synka. Wtedy też stwierdziła, że przecież całkiem nieźle śpiewa, więc dlaczego by nie spróbować swoich sił w kabarecie? Zwłaszcza, że była to praca całkiem nieźle płatna. Louise nie była już kobietą zamężną, więc nikt też nie czyniłby jej z tego tytułu wymówek, a ona tym sposobem mogłaby zarobić wystarczająco dużą sumę pieniędzy, by jakoś przeżyć. Jak pomyślała, tak też zrobiła i przyjmując pseudonim Lulu, zaczęła dawać występy w portowych kabaretach. Wtedy jeszcze Louise nie wiedziała, że za jakiś czas pozna przystojnego hrabiego, który zmieni jej życie o 180 stopni. Lulu początkowo opierała się wdziękom hrabiego Kerninią. Była przekonana, że mężczyzna jedynie chce ją zbałamucić i wykorzystać, a jej jako matce nie w głowie były przelotne romanse. Nie występowała po to, by budzić podziw, ale by zarobić na chleb i utrzymanie swojego dziecka. Ale hrabia nie ustępował. Stale przychodził na jej występy, zaczepiał ją, gdy schodziła ze sceny i zapewniał o swoim gorącym uczuciu. Hrabiemu nie przeszkadzała nawet różnica wieku pomiędzy nim a piękną szansonistką. Louise była bowiem od niego starsza aż o 8 lat. W końcu kobieta powoli zaczęła otwierać się na znajomość z przystojnym Francuzem, który obiecywał jej, że ma wobec niej jak najbardziej poważne zamiary. Opowiedział jej o swoim pochodzeniu, o zamku we Francji oraz o tym, że zapewni jej godziwe życie, a jej synkowi solidne wykształcenie. Wkrótce Louise miała stracić głowę dla francuskiego oficera w równym stopniu, co on dla niej. Kiedy nadszedł koniec służby wojskowej hrabiego Kerninią, mężczyzna wrócił do swojej ojczyzny z Louise oraz małym Emilem, który chyba nie był już taki mały, bo miał około 8 lat. W tym miejscu musicie przyznać, że cała ta historia brzmi dość nieprawdopodobnie i jest taką ówczesną wersją o Kopciuszku. Zwykła, nikomu nieznana artystka kabaretowa poznaje, można powiedzieć, przez przypadek, no może i nie księcia, ale hrabia też przecież do złych partii nie należy. Mężczyzna zakochuje się w niej bez pamięci, niemal wyrywa ją ze szponów jej ówczesnego, dość ubogiego życia i żeni się z nią, całkowicie akceptując jej przeszłość oraz dziecko. Brzmi to jak gotowy scenariusz do brazylijskiej telenoweli, ale tak jak ich to w telenowelach bywa, tutaj też aż tak kolorowo to jednak nie było.
Oczywiście hrabia Kernignon miał zamiar dotrzymać danego słowa i tutaj nie można mężczyźnie nic zarzucić, ale kiedy hrabia przedstawił swoją wybrankę najbliższej rodzinie... Powiedzieć, że potomkowie rodziny Kernignon nie byli nią zachwyceni, to bardzo delikatne określenie. Jedyny spadkobierca i ostatni męski potomek rodu postanowił ożenić się z nikomu nieznaną wieśniaczką. Przecież w tamtych czasach to był czysty mezalians. Mało tego, nie dość, że Louise pochodziła z ludu, to jeszcze była wdową z dzieckiem i do tego z dość szemraną przeszłością, no bo przecież dziewczyna była artystką kabaretową. A tutaj chciałabym Wam przypomnieć, że ten zawód raczej nie należał do takich przynoszących kobiecie uznanie i szacunek, a przynajmniej nie w kwestiach moralnych. Cała rodzina hrabiego zagroziła mężczyźnie, że jeżeli ten poślubi Louise Fleury, to będzie musiał liczyć się z tym, że straci przychylność potomków Kernignon. Ale hrabia za nic miał groźby rodzinne. On był przecież w tej rodzinie najważniejszy, on był głównym spadkobiercą spuścizny po ich przodkach i to on decyduje, z kim i na jakich zasadach będzie żył. Jak mężczyzna postanowił, tak też zrobił i w roku 1893 Louise Fleury oficjalnie stała się hrabiną Kernignon. Ona miała wtedy 28 lat, on zaledwie 20. Ale rodzina również postanowiła zrealizować swoją groźbę. Najbliżsi hrabiego odwrócili się od mężczyzny, ostentacyjnie nie pojawili się na ślubie, a młodą parę spotkał duży ostracyzm społeczny. W zamku w Lannion, miejscu, które do tej pory tętniło życiem, zrobiło się przeraźliwie cicho oraz pusto. Praktycznie nikt nie odwiedzał małżeństwa w ich wielkiej rezydencji, a oni niemal cały czas spędzali jedynie w swoim towarzystwie. Miała to być swojego rodzaju kara dla nieposłusznego hrabiego, który nie podporządkował się decyzji rodziny. Być może potomkowie rodu Kernignon mieli nadzieję, że dzięki takiemu zachowaniu hrabia uświadomi sobie, że więcej na tym małżeństwie traci niż zyskuje. Do, można powiedzieć, protestu rodzinnego dołączyła się cała arystokracja, nie tylko francuska, ale i międzynarodowa, która wykluczyła hrabiego Kernignon z życia społecznego. Możecie więc sobie tutaj wyobrazić, jak wielkim skandalem było to małżeństwo, jeżeli sprawa ta zyskała rozgłos na skalę niemalże ogólnoświatową. Ale ta cała sytuacja pokazuje również, jak odważna była decyzja hrabiego, który dla miłości zaryzykował całą swoją dotychczasową reputację. Całe to sabotowanie związku państwa Kernignon absolutnie nie odniosło żadnego skutku. Para może i była nieco samotna, ale nie wyglądała na nieszczęśliwą. Emile Fleury pobierał nauki od najlepszych francuskich nauczycieli, a Louise wraz z mężem podróżowała po świecie. I trzeba tutaj zaznaczyć, że to małżeństwo prawdopodobnie nie było taką zwykłą fanaberią rozwydrzonego hrabiego, bowiem para przeżyła razem przeszło 30 lat. Pomimo tych wszystkich przeżytych razem lat, para nigdy nie doczekała się wspólnego potomka, a cała uwaga i miłość zarówno Louise, jak i jej męża zostały przelane na Emila, synka hrabiny. I może cała ta historia skończyłaby się szczęśliwie, a ja nie miałabym Wam dzisiaj o czym opowiadać, ale niestety małżeństwo państwa Kernignon zakończyło pewne tragiczne wydarzenie z sierpnia 1924 roku. Ale oczywiście po kolei. Chociaż para starała się przez te wszystkie lata swojego małżeństwa wynagradzać sobie przeciwności losu i czerpać radość z poznawania świata, to jednak chociaż hrabia był hrabią, no to nie był aż tak zamożny, jak mogłoby się nam tutaj wydawać. Owszem, żył na dużo lepszym poziomie niż większość społeczeństwa, nie musiał martwić się o każdy kolejny dzień jak inni obywatele Francji, był właścicielem okazałego zamku, ale milionerem to on jednak nie był. A podróże międzynarodowe swoje kosztowały. Wystawne życie przy towarzystwie braku wsparcia od arystokracji spowodowały duże obciążenie dla budżetu hrabiego Kernignon.
W końcu, po 30 latach, mężczyzna był zmuszony sprzedać swoją wystawną rezydencję w Lannion, co oczywiście po raz kolejny spotkało się ze stanowczym sprzeciwem potomków rodu Kernignon. Rodzina powoli dość już miała niewygodnego hrabiego. Mężczyzna nie dość, że ożenił się z kobietą z ludu, z którą nawet nie doczekał się potomka, który mógłby być jego prawowitym następcą oraz oczywiście spadkobiercą spuścizny rodziny szlacheckiej, to teraz jeszcze na stare lata postanowił sprzedać rodzinną posiadłość. Coś, z czego rodzina Kernignon była dumna przez wszystkie lata swojego życia. Ale mężczyzna zdawał się nie przejmować opinią rodziny, która przez większość jego życia traktowała go oraz jego żonę jak powietrze i posiadłość ostatecznie została sprzedana. Wraz ze sprzedażą nieruchomości państwo Kernignon oczywiście musiało opuścić mury posiadłości. Część pieniędzy ze sprzedaży hrabia przeznaczył zresztą na zakup kancelarii notarialnej dla swojego pasierba, więc można powiedzieć, że mężczyzna zapewne traktował chłopaka jak syna, którego nigdy się nie doczekał. Małżeństwo nie kupiło nowego domu. Zresztą nie był on im za bardzo potrzebny, bowiem para nadal bardzo aktywnie podróżowała po świecie, a cztery kąty we Francji były dla nich raczej takim przystankiem pomiędzy jednym a drugim wyjazdem. Na szczęście mieli gdzie się podziać, ponieważ syn Louis, Emil, który przez te wszystkie lata kształcił się w najlepszych placówkach, ukończył fakultet prawny na jednym z francuskich uniwersytetów, uzyskał tytuł notariusza i był właścicielem wspomnianej wcześniej i kupionej mu przez ojczyma kancelarii notarialnej. W roku 1924 był już mężczyzną żonatym o dość dobrym statusie materialnym, co zapewne po części zawdzięczał swojemu ojczymowi i jego pozycji społecznej. I właśnie teraz nadarzyła się okazja, by odwdzięczyć się swojej matce i ojczymowi. Emil, właściciel piętrowego domu, postanowił oddać pierwsze piętro budynku do dyspozycji matce oraz jej mężowi, a on oraz jego żona zamieszkali na parterze. Można więc powiedzieć, że rodzina miała się dość dobrze i żyła w dość dobrych stosunkach. Sielanka ta została przerwana pewnego sierpniowego dnia. Nie wiadomo o jakiej porze, bowiem jedne dzienniki donosiły, że rodzina Fleury jadła właśnie śniadanie, druga, że dochodził już wieczór, ale w pewnym momencie z piętra budynku Emila Fleury dało się słyszeć huk broni palnej oraz krzyk hrabiny Kernignon. Zaniepokojony Emil szybko wbiegł na piętro budynku. Notariusz zauważył, że jego ojczym zakrwawioną dłonią trzyma się za ociekającą krwią twarz. Jego rozhisteryzowana matka, prawie zemdlona, siedziała na fotelu. Roger poinformował swojego pasierba, że dosłownie przed momentem doszło do bardzo groźnego wypadku. Hrabia siedział w fotelu i czyścił swoją broń, która miała mieć popsuty cyngiel. W pewnym momencie broń miała samoistnie wystrzelić, a pocisk przestrzelił jego dłoń, ostatecznie raniąc mężczyznę w głowę. Emil Fleury pozwolił swojej żonie opatrzyć rany swojego ojczyma, po czym nie czekając na dalsze wyjaśnienia, szybko przetransportował rannego do jednej z francuskich klinik. Hrabia Kernignon natychmiast został umieszczony na sali operacyjnej. Kula przeszła przez szczękę mężczyzny i utkwiła w czaszce tuż przy kręgosłupie i tętnicy żylnej. Niestety, pomimo usilnych starań, lekarzom nie udało się usunąć pocisku z ciała hrabiego. Pocisk utkwił w tak niefortunnym miejscu, że jego wyjęcie mogło spowodować śmierć, a lekarze nie chcieli podejmować takiego ryzyka. Mężczyzna wybudzony po operacji był w dość dobrej kondycji fizycznej. W jego sali często widać było odwiedzającą go najbliższą rodzinę. Louis z troską pielęgnowała swojego męża, zapewniając mu rozrywkę i towarzystwo. Równie często w szpitalu można było zauważyć zmartwionego pasierba, Emila Fleury, oraz jego małżonkę. Chociaż wypadek z bronią palną wydawał się dość podejrzany, to nic nie wskazywało na to, aby najbliższa rodzina miała cokolwiek wspólnego z tragedią, a stosunek hrabiego de Kernignon do żony oraz jej syna był wyjątkowo serdeczny. Niestety rana okazała się dużo poważniejsza niż zakładano.
po 8 dniach rekonwalescencji hrabia Kerninion umiera. Sekcja zwłok wykazała ślady prochu na dłoni oraz na policzku zmarłego mężczyzny. Mogło to świadczyć o tym, że wbrew wcześniejszym przypuszczeniom oddano dwa strzały z bliskiej odległości. Jedna z kul miała ranić hrabiego w dłoń i najpewniej utkwiła gdzieś w ścianie domu Emila Fleury, a druga, ta wyciągnięta z ciała podczas autopsji hrabiego, raniła mężczyznę w kark. Były to jednak luźne spekulacje, póki co nie znajdujące żadnego potwierdzenia w materiale dowodowym. Doktor Henri Gon, notabene podobno przyjaciel rodziny Kerninion, w swoim raporcie stwierdził, iż śmierć hrabiego nastąpiła na skutek obrzęku płuc. Śledztwo w sprawie śmierci hrabiego de Kerninion zostaje zamknięte, zanim na dobre w ogóle się rozpoczyna. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w kościele Saint-Jean-du-Bali w Lannion, a sam hrabia został pochowany na cmentarzu w Plouleh. I tutaj cała ta tragedia mogłaby się zakończyć. I pewnie tak by właśnie było, gdyby na scenę nie wkroczyła niejaka Bernadette Nidlec. Bernadette, młoda, skromna scenotopistka, od 3 lat miała być również kochanką hrabiego de Kerninion. Ale może opowiedzmy sobie wszystko po kolei. Małżeństwo Kerninion, na pozór bardzo udane, miało być niczym więcej jak czystą iluzją. Roger, który dość szybko uświadomił sobie, że jego młoda, póki co jeszcze piękna żona, jest od niego jednak sporo starsza, a co za tym idzie, szybko straci swój wdzięk i witalność, zaczął rozglądać się za innym obiektem westchnień. A co jak co, ale kobiece piękno to hrabia kochał nade wszystko. Dlatego też w niedługim czasie po zawarciu małżeństwa hrabia de Kerninion zaczął zdradzać swoją małżonkę i to dość systematycznie. Nikt oczywiście nie zdawał sobie sprawy z podwójnego życia hrabiego, bowiem tak jak wspomniałam chwilę wcześniej, parę za mezalians spotkał ostracyzm społeczny, a ludzie raczej unikali kontaktu z małżeństwem Kerninion. Można więc powiedzieć, że to wykluczenie społeczne było małżeństwu na rękę. A już na pewno było na rękę niewiernemu hrabiemu. Ale żeby być tutaj sprawiedliwym, to i o samej hrabinie krążyło nieco nieprzychylnych plotek. Kobieta miała być czystą despotką, wykorzystującą pozycję oraz pieniądze swojego męża. Louise miała skupiać się i wyłącznie na swoim synu, któremu poświęcała każdy swój wolny czas i w którego inwestowała wszystkie oszczędności. Oczywiście te oszczędności, które jej jakimś cudem zostawały, bowiem podobno hrabina miała lubić wystawny i jednocześnie rozrzutny styl życia, a większość fortuny swojego męża przegrała w kasynie. To właśnie kłopotliwa małżonka miała być źródłem problemów finansowych hrabiego Kerninion i głównym powodem sprzedaży ich wspólnej rezydencji. Zagraniczne podróże i cowieczorne wizyty w kasynie miały zrujnować hrabiego, którego fortuna i tak nie należała do wyjątkowo wielkich. Czy taka była prawda? Ciężko jest tutaj wyrokować, mamy tutaj jedynie relacje prasowe, które również były subiektywne, aczkolwiek rozważmy tutaj sobie wszystko na spokojnie. Małżeństwo przeżyło razem 31 lat. Przyznacie, że to dość długi staż jak na małżeństwo, które miało być aż tak niedobrane. Oczywiście realia życia 100 lat temu znacznie odbiegały od obecnych standardów, ale mimo wszystko rozwody czy separacje się zdarzały. Gdyby więc hrabina miała być taką despotką, to szczerze mówiąc nie wydaje mi się, by jej mąż wytrzymał z nią ponad 30 lat, a tutaj przypominam, że para wspólnie jeździła na zagraniczne wyjazdy i z tego, co udało mi się dowiedzieć, spędzała bardzo dużo czasu razem. Sam hrabia postawił się niemal całej swojej rodzinie i położył na szali całą swoją reputację, by poślubić Louise, więc jakieś głębsze uczucie musiał do niej czuć, a skoro para tak często była widywana razem, to na moje oko nadal się kochała, a przynajmniej takie stwarzała pozory. Gdyby hrabia de Kerninion nie był szczęśliwy w swoim małżeństwie, to paradoksalnie porzucając małżonkę mógł więcej zyskać niż stracić.
Mógłby na przykład odzyskać szacunek wśród swojej rodziny i francuskiej szlachty, poznać jakąś nową szlachciankę, z którą założyłby rodzinę i być może nawet spłodził potomka, który mógłby odziedziczyć jego fortunę. Hrabia jednak tego nie zrobił. Argumenty mówiące więc o tym, że hrabina była despotką, raczej do mnie nie przemawiają, zwłaszcza, że całe społeczeństwo francuskie było do kobiety bardzo wrogo nastawione, ponieważ nie dość, że nie była ona rodowitą francuską, to jeszcze wywodziła się z ludu. Zresztą zacytuję Wam tutaj jedną z wypowiedzi na temat Louise de Kernignan, dzięki czemu myślę, że sami zobaczycie, z jak wielką wrogością kobieta musiała się mierzyć. Dziwna to była hrabina. Brzydka, pospolita, ordynarna, krzykliwa jak przekupka rybami handlująca. Nic w niej delikatnego, świadczącego o dobrym wychowaniu i przynależności do pewnej, jak mówią, lepszej sfery. To jedynie mały urywek pochodzący z prasy, który opisywał hrabinę de Kernignan, który pokazywał tę wrogość do kobiety, ale na razie zostawię to na boku, bo o nienawiści do hrabiny opowiem Wam jeszcze szerzej nieco później. Nie wydaje mi się również, aby plotki o rzekomym rozrzutnym trybie życia kobiety były prawdziwe. Teraz raz jeszcze zaznaczam, że para przeżyła razem ponad 30 lat. Przez ponad 30 lat mieszkali w rezydencji należącej do jej męża, a o sprzedaży zamku zadecydowano dopiero w roku 1923. Jakoś przez cały ten czas im na życie starczało. Być może decyzja o sprzedaży była podyktowana tym, że małżeństwo pozostało same, Emil już wyprowadził się na swoje cztery kąty, można powiedzieć, do swojego domu, założył swoją własną rodzinę, a małżeństwo de Kernignan i tak częściej było poza Francją niż we Francji. Gdyby kobieta faktycznie miała mieć jakieś skłonności do hazardu, no to przepraszam, ale nie wydaje mi się, by małżeństwo było w stanie żyć na takim wysokim poziomie przez tak długi okres. Pozostaje tutaj jeszcze kwestia niewierności hrabiego. Jestem tutaj po części skłonna uwierzyć, że mężczyzna mógł mieć słabość do płci pięknej. Pamiętajmy też, że jeszcze 100 lat temu ta pobłażliwość w stosunku do męskiej niewierności była dużo większa, dużo więcej się mężczyznom wybaczało, chociaż trzeba tutaj nadmienić, że nie było żadnych niepodważalnych dowodów świadczących o niewierności hrabiego. Osobiście wydaje mi się, że nawet jeżeli hrabia de Kernignan zdradzał swoją żonę, to hrabina albo nie wiedziała o zdradach swojego małżonka, albo wiedziała, ale je akceptowała, bo jeszcze raz podkreślę, para przeżyła razem ponad 30 lat. Więc albo małżeństwo musiało być zgrane, albo pomiędzy tą dwójką była jakaś niepisana umowa pod tytułem ja ci daję pieniądze, a ty się nie czepiasz. I w tym miejscu wróćmy sobie do rzekomej kochanki hrabiego. Bernadette twierdziła, że z hrabią spotykała się już od ponad 3 lat i łączyło ich żywe, gorące uczucie, a ogromna różnica wieku w ogóle jej nie przeszkadzała. Jak wyznała kobieta, kochałam go z całego serca, przede wszystkim za jego dobroć i za współczucie, za to wszystko, co musiał znosić w małżeństwie. No ale powiecie sobie, no dobrze, hrabia miał romans, no i co z tego? To przecież jeszcze o niczym nie świadczy, nie on jeden i nie ostatni. I jaki to ma w ogóle związek z tą całą sytuacją, z tym postrzałem i z jego nagłą śmiercią? No i macie zupełną rację, bo to jeszcze o niczym nie świadczy. Natomiast panna Bernadette ogłosiła, że podczas jej wizyty w szpitalu, kiedy odwiedzała swojego ukochanego, ten miał jej wyznać, że tak naprawdę to postrzeliła go jego żona, a on jedynie jako człowiek honoru całe wydarzenie przypisał nieszczęśliwemu wypadkowi. No i tutaj zaczęła się cała lawina oskarżeń. Do zeznań Bernadette przyłączyła się była Bona służąca na zamku hrabiego, której podobno mężczyzna również miał wyznać, że został postrzelony przez swoją małżonkę. Dlaczego mężczyzna akurat jej postanowił wyznać tę prawdę, nie wiadomo. Natomiast dwie siostrzenice hrabiego, dowiedziawszy się o sytuacji i o tym, że ich wuj mógł paść ofiarą zabójstwa, złożyły w prokuraturze zawiadomienie przeciwko hrabinie Louise de Kernignan.
Emil Fleury twierdził, że zarzuty w kierunku jego matki są absurdalne. Co prawda podczas zdarzenia jego ojczym i matka przebywali sami piętro wyżej, aczkolwiek Emil wraz ze swoją żoną dość szybko znaleźli się na miejscu. Roger miał wyjść z pokoju o własnych siłach, a początkowo jego rana nawet nie wyglądała na jakąś wyjątkowo poważną. Ojczym poprosił Emila o wezwanie lekarza, a zapytany o to, co się stało, odrzekł, że zranił się przez nieostrożność. W tamtym momencie jego matka z widocznym zmartwieniem na twarzy siedziała w fotelu. Była żywo roztrzęsiona i zmartwiona stanem swojego męża. Zupełnie nie wyglądała jak ktoś, kto by przed chwilą chciał odebrać mu życie. Żona Emila jako pierwsza prowizorycznie opatrzyła rany swojego teścia, po czym Emil odwiózł go do szpitala. Przez 8 dni regularnie odwiedzał swojego ojczyma. Odwiedzała go też Louise, a w zasadzie to przesiadywała tam praktycznie całe dnie. Przez ten czas jego ojciec nikomu nawet nie zasugerował, że wystrzał z broni palnej mógł nie być przypadkiem. Wręcz przeciwnie, cały czas powtarzał wersję o nieszczęśliwym wypadku, który zresztą dokładnie opisał personelowi medycznemu, a do jego matki odnosił się z taką samą serdecznością jak dotychczas. Emil był więc przekonany, że oskarżenie kierowane w stronę jego matki to nic innego jak czyste pomówienia. Ale pojawiło się kilka nieścisłości. Gdyby postrzał hrabiego był jedynie nieszczęśliwym wypadkiem, to wystrzał byłby jeden. Kula najpierw przeszłaby na wylot dłoni, po czym raniąc mężczyznę w żuchwę, utkwiłaby przy jego kręgosłupie. I na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Hrabia miał przestrzeloną rękę, a po jego śmierci z jego ciała usunięto jedną kulę. Ale nagle pojawił się świadek, sąsiad Emila Fleury, który był przekonany, że w dniu tragedii z domu zajmowanego przez Emila Fleury dało się słyszeć dwa szybko następujące po sobie wystrzały. To mogłoby oznaczać, że rany na ciele hrabiego powstały w zupełnie inny sposób. Pierwsza rana, rana dłoni, powstała na skutek gestu obronnego. Kula, która przeszyła dłoń, zapewne musiała utkwić gdzieś w ścianie. Druga kula trafiła mężczyznę w twarz i tę kulę w istocie udało się odnaleźć, bowiem utkwiła ona w ciele mężczyzny. Czy hrabina mogła postrzelić swojego męża? Według siostrzenic hrabiego oraz jego prawdopodobnej kochanki jak najbardziej. Kobieta miała dowiedzieć się o niewierności swojego męża, a zazdrość jest bardzo dobrym motywem do zbrodni. Emil Fleury oraz jego żona zapewniali, że plotki o rzekomych dwóch strzałach są nieprawdziwe, a oni byli tego dnia dosłownie piętro niżej i słyszeli jeden wystrzał. Ale Emila oraz jego żonę ze względu na korelację z hrabiną uznano za niewiarygodnych świadków. Bernadette przekonywała, że Louise dowiedziała się o romansie jej męża, ponieważ odwiedziła ją kiedyś w jej mieszkaniu i groziła nawet, że rozprawi się z kobietą, jeżeli ta nie zostawi jej męża w spokoju. Ze względu na takie bardzo negatywne nastawienie do hrabiny, Louise de Kernignan zostaje aresztowana. Zanim jednak przejdziemy do relacji z rozprawy sądowej, o której oczywiście Wam za moment opowiem, to chciałam tylko tutaj zaznaczyć, że oskarżenie hrabiny de Kernignan nie było poparte żadnym materiałem dowodowym. Winę kobiety sugerowała kochanka hrabiego oraz dwie jego siostrzenice, które też nie robiły tego pchane jakąś wewnętrzną potrzebą sprawiedliwości czy też miłości do swojego wuja, no bo umówmy się, w zasadzie nawet go nie znały, bo nie utrzymywały z nim kontaktu. Z ich strony było to raczej czyste wyrachowanie. W tej grze stawką był dość spory spadek, który jak na razie w całości przypadał hrabinie. Ale gdyby udowodniono jej winę, to rodzina hrabiego mogłaby się starać o pozbawienie jej prawa do dziedziczenia. A kto byłby głównym spadkobiercą bezdzietnego hrabiego po wyeliminowaniu jego żony? Ano dalsza rodzina de Kernignan. Między innymi te dwie wspomniane wcześniej siostrzenice, które tak zawzięcie walczyły o sprawiedliwość i ukaranie hrabiny. Obrońca kobiety jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy zapewniał, że jego klientka jest niewinna.
Hrabina miała być ofiarą zbiegu okoliczności i opinii publicznej. A tutaj trzeba przyznać, że opinia publiczna nie zostawiła na kobiecie suchej nitki. Nie tylko wszyscy obywatele Brytanii, ale nawet sędziowie decydujący w procesie odnosili się do oskarżonej z pogardą oraz nienawiścią. Cała Brytania była oburzona, że plebejka śmiała wrzenić się w rodzinę szlachecką, a nastroje te udzieliły się instytucji, która w teorii miała stać na straży sprawiedliwości. I tak jak zwykle staram się być chociaż trochę obiektywna w swoich opracowaniach, tak tutaj już od samego początku było wiadomo, że proces nie został przeprowadzony tak, jak powinien, a werdykt był z góry przesądzony. Nawet dziennikarze zauważyli, że sędzia, który powinien zachowywać się bezstronnie i obiektywnie, był wobec oskarżonej bardziej natarczywy i agresywny niż sam prokurator. Aby podkreślić swoją pogardę do oskarżonej, sędzia zwracał się do niej chociażby jej panieńskim nazwiskiem. Nazywał ją Louise Teola, choć już od ponad 30 lat znana była jako hrabina de Kernignan. Godziło to w dobre imię oraz całą instytucję sądu, dlatego zachowanie przewodniczącego wzbudziło protest francuskiego kręgu prawniczego i wywołało nawet mały skandal. Sytuacja stała się napięta do tego stopnia, że do sprawy odniósł się sam francuski minister sprawiedliwości, który rozesłał do wszystkich francuskich sądów zalecenia, aby w posiedzeniach brali udział, tutaj cytat, tylko ci sędziowie, którzy odznaczają się spokojem, taktem, nie dają unosić się chwilowym wrażeniom i umieją zapanować nad sytuacją, choćby najdrażliwszą. Wspominałam wam o tym nieco wcześniej, ale jeszcze raz powtórzę, że przeciwko hrabinie nie było żadnych obciążających dowodów. Nie udowodniono, że hrabia został postrzelony dwukrotnie. Całe oskarżenie opierało się jedynie na zeznaniu Bernadette, która przekonywała, że jej kochanek na pewno został zamordowany przez swoją żonę, ponieważ ta dowiedziała się o jego niewierności. Hrabina odpierała zarzuty, twierdząc, iż jej mąż postrzelił się sam, a rodzina jej męża, popierająca oskarżenie, działa kierowana pobudkami materialnymi. Tak naprawdę jedyną poszlaką sugerującą, że hrabia mógł zostać postrzelony dwukrotnie, były ślady prochu na jego dłoni oraz policzku. Ale była to poszlaka, którą można było łatwo obalić. Druga kula nigdy nie została odnaleziona. Ale w tej sprawie nie trzeba było żadnych niepodważalnych dowodów. Ponieważ opinia publiczna była tak negatywnie nastawiona do postaci oskarżonej hrabiny, wyrok skazujący był tylko czystą formalnością. Louise de Kernignan została uznana za winną popełnienia zbrodni zabójstwa. Kobietę skazano na 8 lat pozbawienia wolności. Obrońca hrabiny, jeden z najwybitniejszych prawników francuskich, Henri Robert, którego możecie już kojarzyć z mojego podcastu o Umińskiej, złożył co prawda wniosek apelacyjny, jednak wyrok został utrzymany. Hrabina nie odsiedziała całej zasądzonej kary i została zwolniona z więzienia po 3 latach. Po wyjściu na wolność Louise de Kernignan przeprowadziła się do Nicei. W tej sprawie jest naprawdę wiele pytań. Jednym i chyba tym najważniejszym jest pytanie o to, czy hrabina de Kernignan była faktyczną morderczynią. Niestety tego nie wiadomo. Negatywne nastawienie francuskich obywateli do osoby oskarżonej uniemożliwiło przeprowadzenie obiektywnego procesu. Oficjalnie kobieta została uznana za winną. Zresztą do tej pory, jeżeli ktoś zna język francuski i będzie chciał sobie poszukać informacji na temat tej sprawy, to może znaleźć kilka opracowań, w których właśnie hrabina jest ukazywana jako taka rozrywkowa despotka, która wykorzystała swojego męża oraz jego pozycję. Ale moim zdaniem w tej sprawie jest jednak więcej niedomówień niż rzeczy pewnych. Czy panna Bernadette faktycznie była kochanką hrabiego? Czy hrabina wiedziała o romansie swojego męża? Bardzo chciałabym kiedyś znaleźć jakieś obiektywne opracowanie tej sprawy, ale niestety to jest chyba tylko takie moje małe marzenie.
wszystkie źródła, na jakie natrafiłam, to albo stawiały hrabinę w takim bardzo dobrym świetle, ukazywano ją jako ofiarę całego systemu francuskiego i jego obywateli, albo wręcz odwrotnie i ukazywały ją jako takiego potwora w spódnicy. A wiadomo, że nic nie jest tylko czarne albo tylko białe. Ale na tyle, na ile było to możliwe, to postarałam wam się skleić tą historię w jedną całość, ukazując zarówno te pozytywne aspekty hrabiny, jak i te negatywne aspekty. I jestem naprawdę ogromnie ciekawa, co wy sądzicie w tej sprawie, jakie są wasze teorie. Jeżeli ktoś z was słyszał kiedyś o tej sprawie i zna jakieś rzetelne źródła na jej temat, to proszę dajcie mi znać w komentarzu, bo naprawdę sama jestem ogromnie ciekawa tego, jak to wszystko wyglądało w rzeczywistości. A tych źródeł jest naprawdę tragicznie mało. Osobiście wydaje mi się, że cała ta sprawa została rozdmuchana przez rodzinę hrabiego de Kernignan, która wyczuła dobry moment na to, by pozbyć się niewygodnej hrabiny. Ale to jest tylko moje osobiste zdanie, z którym nie musicie się zgadzać. Mam nadzieję, że taka wycieczka poza polskie granice była dla was interesująca. Nie będę tego robił jakoś wyjątkowo często, wolę skupiać się na naszym podwórku, ale jeżeli trafię na jakąś interesującą sprawę z zagranicy, z tych takich bardziej zapomnianych spraw oczywiście, to również postaram się je opracowywać na kanale. Ale tak jak mówię, raczej nie będę tego robiła zbyt często. Oczywiście w dzisiejszym materiale zamieściłam wam też zdjęcia, przynajmniej te zdjęcia, które przetrwały do czasów obecnych. Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii, za spędzenie czasu z moim głosem i standardowo mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.